Was się widziała, co? Trzy razy próbowała, zresztą nie wytnę tego, będziecie widzieli. Nie. Będziecie to widzieli, ja mówię do niej, Marta, weźcie, ty zacznij, przywitaj. Gotowa? Nie. Gotowa? No. Włączam trzy razy. Zobaczą sobie. Nie. Słuchajcie, wczoraj wróciłem z trasy, ale nie ma odpoczywania. Dzisiaj jedziemy dalej. Takie mini obowiązki, ale takie przyjemne. Jedziemy na mecz charytatywny do Przejazdowa, okolice Gdańska, tam gdzieś przy Siódemce. Mecz będzie kto kontra kto? Kierowcy. Głośno. Kierowcy. Kontra. Ratownicy medyczni. Musimy mówić głośno, bo jedziemy samochodem i nie zbiera tak głosu. Mecz organizowany jest przez stowarzyszenie Nim Będzie Za Późno. W sumie jest chyba trzecia edycja. Jak pamiętacie, byłem na pierwszej, gdzie połamałem palec w dwóch miejscach i byłem taki... I ciekawe, co dzisiaj połamne, nie? Może być wesoło, mało tego. Widziałem dzisiaj skład i widziałem to, wiecie, taką tablicę, jak robią selekcjonerzy, gdzie kto na której pozycji gra. Ja myślałem, że Gruby na bramkę, a Gruby gdzie gra? Powiedz im. Na napadzie. Żeby nie było, kurwa, telefonów od Hansa Flicka z Barcelony, że mam przyjechać, bo Lewandowski nie domaga, nie? Jak tam... No. Więc ci, co byli, to będą widzieli, ci, co nie będą mogli być, to zobaczą na YouTubie. Zapraszamy serdecznie, lecimy do Przejazdowa. Dobra, jesteśmy już na Siódemce, zostało nam 11-12 km. A to oczywiście już batoniki jadła. Ona musi mieć brzydko to... Mój jeszcze jest tu. Co? To jest mój, żarłeś, to jest mój, tak. Pokaż, co tam masz. Nic, nie można, ja muszę prowadzić, nie mogę pokazywać tam. Dobra, wyprzedzamy. Przepuściliśmy motor, kulturalnie. I mnie baba Citroenem próbuje pocisnąć z tyłu. To co, że mam Mondeo, to mnie będzie Citroenem wyprzedzać? Nie. Mondeo nawet idzie. Wtedy ma ogranicznik, który niestety działa. Pamiętajcie, tylko dzięki subskrypcjom kanał na YouTube się rozwija, więc jeżeli mnie oglądacie, zostawcie suba. Pozdrawiam i życzę miłego oglądania. Dojechaliśmy. I mam taki przekaz do pana trenera Michała Probierza. Panie Michale, ja wiem, że do Euro jest niedaleko, ale gdyby pan mnie potrzebował, ja jestem. Nie nagrywaj. Nagrywam. Chodź nagrywać. Chyba ja brzucha nie wciągłem. Ja jestem fit? Nie bardzo. Wietrzysz pachy? Tak. Cztery dni na siłowni, nie? Ej, tu będzie fajna jumpa. Zobaczcie, tu będzie całkiem spoko, fajnie, nie? Boisko jest jakby takie niewymiarowe, to jest idealne na moje kurwa kondycje, takie dwa kroki i już. Nie, jest spoko. Nie, kurwa, boisko jest tu. Tam jest boisko. W tym momencie jestem już załamany, bo może się teraz okazać, że kondycji nam trochę zbraknie, nie? Wciągnij brzuch. Cześć. Cześć! A wy się znacie. Nagrywacie wideo? Troszeczkę. Nagrywamy wideo. Ej, zobaczcie, kto zawitał na nasz mecz w Przejazdowie. Dzień dobry. Sam Maciej z tej strony. Ty, ale ja na chwilę. Dobra, słuchajcie. Wizyta Maćka zakończona. Maciek powiedział swoje sprawy załatwiać. A ja lecę do szatni przebierać się, bo już widzę, że chłopaki powoli wychodzą, nie? A ja jeszcze taki, kurde, nieogarnięty. Dobra, możemy iść? Dobra, idziemy. Wracam.
tą gramy, nie? Zapraszamy Państwa na spotkanie towarzyskie, w którym zdecydowanymi faworytami są gospodarze. Od dłuższego czasu nie przegrali mecze na własnym terenie. Ojco pokazałem, ojco ja pokazałem. Jeszcze to nagrał, kurwa. Nie, akurat wychodzi. Ej, nie no, kierowcy. Zawodowi. Kurwa, jakbym nie jeździł manualem, to nie miałbym tyle siły. Ja to samo. Czego tu wiem? Pierwsza połowa nie była zła. Ale skąd macie dopalacze? No ja pierdolę tam jeden. Dzichu ma. Dzichu ma dopalacze? A nasz operator, proszę. Kamerzysta, reżyser i operator w jednej osobie. Sędzia liniowy, konferencjer i tylko słabo dopinguje, bo nic jest żaden. Ja rozmawiałam z tym. Patrz, nogi pokalczone. Tu ałka, tu ałka. Wszystko mnie boli, tu mnie boli, tu nawet pinta mnie boli. Ale mi się w pani kręci. Ale miałem taką jedną sytuację, tylko mi 3 cm wzrostu zabrakło i główkowałem, ale tu tym, łysym, nie? To mi tutaj na pewno nigdy włosy nie urosną, bo starło. I przez pierwsze 5 sekund miałem gwiazdkę, nie wiem jak się stoję. Ale tu piłka jest twarda jak kamień. No i ten łysy, nie? Kill him. On mi tutaj ałałka zrobił, a ja nie odpuszczam. Ja odpuszczam? Cześć, też bardzo dobre pytania. On już powinien wiedzieć, że koledzy będą go do domu odwozić na pewno. Tym żółtym? Tym żółtym, tak. I on na sygnale, nie? Służbowym do domu wróci. Idę się podopingować. Mogę. Mecz był bardzo wyrównany. Pewnie dlatego, że ratownicy medyczni mieli bardzo podobny poziom kondycyjny do nas. Niestety w drugiej połowie przegrywaliśmy już 2-0. Ale po pięknym strzale naszego zawodnika spoza pola karnego, w samo okienko doszliśmy naszych rywali na 2-1. Niestety przydarzył nam się również faul i sędzia podyktował przeciwko nam karnego. Na szczęście mamy w bramce Bułę, który genialnie to obronił. A przy samej końcówce z kolei karnego podyktowano dla nas i my tego karnego wykorzystaliśmy i mecz zakończył się wynikiem 2-2, więc mamy serię jedenastek. Zostaje ułani. Do następnego za rok. Dostajesz taki sam.
Kurczę, czemu ma dziurki? Bo chciałem sobie go napić. Przemówienie kapitana? Nie, no panowie, dziękuję. Do 3 razy sztuka. Dziękuję każdemu z osobna za walkę. Teraz tak zostanie. Ciężki. Nie, że tak. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok w tym samym gronie. A nawet może i większym. Kurde, żeby... tak z wami będę grał, to schudnę. No. O to chodzi. Częściej treningi. No właśnie, częściej treningi. Ale i tak jestem dumny. Daliśmy z ciebie wszystko dzisiaj. Tak. Serce było zostawione. Ogarniemy na tym roku. Ty krzykniesz jako świeżak. No, kto wygrał mecz, a my będziemy kierowcy. Dobra, to jedziemy! Kto wygrał mecz? Do boju, kierowcy! No i po meczu, wygraliśmy. Jesteś dumna? Bardzo. Karnego strzeliłem, nogi bolą. Stratą będą chyba 2 paznokcie. We will see. Odciski mam tak wielkie, że wyglądam jak haluksy. Piejo kury piejo. Mają koguta. Fajny mecz, fajna impreza. Dziękujemy za to, że zaprosiliście nas na tą imprezę. Że mogą wziąć udział. Że dużo grałem, biegałem. Może nie najwięcej, ale... robiłem co mogłem. Wracamy do domu, co nie? Uh-huh. Marta kieruje. Wiecie tak dlaczego? Dlaczego? Domyślcie się dlaczego, nie? Bo się okazało, że zamiast wody dawali nam tyskę. Ja nie wiem skąd się to wzięło. Ja piję, wie taki smak, jakby gdzieś już to znałem. Pytam chłopaku, wie co to jest? No tyskie. Mówię, w butelce od wody? Nie no, ja sobie robię. Fura stoi. Panie taksówkarz, poproszę kierunek dom. Tak wracając, zwycięzcy. Kierowca prywatny. Teraz jedziemy, bo to jest dzień matki. Idziemy kupić jakiś prezent mojej mamusi. Jedziemy na grilla, co nie? Zjesz coś teraz... z rusztu? Ogórki. Ogórki. Ogórki nie będą na ruszcie. Jeśli nie znasz na grillowaniu. Idziemy pięknymi okolicami Osia. Fajnie tu jest. Dużo lasów, jezior. Prawie że Bory Tucholskie. No Bory Tucholskie można powiedzieć. A nogi to ja będę czuł jeszcze ze 3 dni. Cześć, witam na kanale Mikasa. Cześć, witamy na kanale Wojtyła. Cześć, witamy na kanale Wojtyła Transport. Siema, ale was przywitała, co? 3 razy próbowała, zresztą nie wytnę tego, będziecie widzieli.